witam serdecznie, Grosik z tej strony, godzina 5:28, czas wyruszać na wykopki. Jestem już na polu i zaczynam dzisiejsze poszukiwania. Zobaczymy, co się dzisiaj będzie działo. Pierwszy fancik i znalazłem coś takiego. Jakieś żelastwo, jakiś hak. Pewnie coś rolniczego. Może odwozu. Tak mi się wydaje, że odwozu jakiegoś. Teraz znalazłem coś takiego. Jakiś taki płaskownik z otworami. Chyba materiał mosiąc. Tak mi się wydaje. Tu widać coś błyszczy pod spodem. A teraz takie ustrojstwo. Kawałek jakiejś zardzewiałej rury znalazłem. Coś wykopałem, chyba będzie moneta jakaś, tak. Dzisiaj uprzęży na kamerkę nie wziąłem. Pakowałem się nad ranem, więc gdzieś tam została w domu. Ciekawe, co za moneta. Kopijeczka, chyba tak, 3 kopiejki. Rocznik. Teraz chyba wam nie powiem. Raczej na podsumowaniu, ale taka dosyć spora monetka. Trafiłem teraz guziczek. Kamerkę udało mi się jakoś na uprzęży zamontować. Polski guzik z orzełkiem w koronie. Uszko jest. Chyba to będzie kolejny WZ28. Wersja żołnierska. Sporo ich ostatnio tutaj wychodzi. Taki oto guzior. A teraz trafiłem taką ładną, zieloniutką łuseczkę z Mosinka. A teraz znalazłem taką oto siekierkę. Znalazłem monetkę. To będzie jedna kopiejka. I nawet widać rok 1887. Stan monety nie najgorsza. Słoneczko wyszło, ale wiatr nadal wieje. A teraz znalazłem taką malutką boratyneczkę. Stan boratynki nie najgorsza. Proszę bardzo. Jest i kolejna łuseczka. Tym razem mauzerek wyszedł. Trafiłem teraz coś takiego. Wygląda mi to na kawałek jakiegoś zapalnika. Ciekawe. Może i nie. Nie jestem pewny. Tutaj nawet nie trzeba wykrywacza, żeby znaleźć fancik. Patrzcie. O. I co to jest? Materiał mąsiąc. Jakiś, nie wiem, kawałek kranu, zaworu jakiegoś. A teraz znalazłem kawałek jakiegoś tubca. Materiał chyba mosiąc i chyba to było posrebrzane, ale niestety nie jest kompletne. A teraz taki duży odłamek od szrapnela, prawdopodobnie carska 120, tak mi się wydaje, że to było to. A może coś większego? Musiałbym porównać w domu z tymi szklanami, które mam. No, kawał złomu. Waży 2 kilo. A teraz wyszło coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakaś zaślepka. Jakieś napisy tutaj widać, ale
Może wy wiecie. A teraz chyba trafiłem srebereczko. To jest głowa kobiety. 5 zł. Piąteczka. To bardzo ładna. O, patynka schodzi. Takie sreberko. Proszę bardzo. Kucam sobie troszeczkę z tego względu, że strasznie wieje i troszeczkę niżej to nie tak dmucha, przynajmniej w kamerkę. A teraz patrzcie, co znalazłem. Taki oto naparstek. Taki fancik, fajny. Dużo mi pola nie zostało, jakieś dwie długości może. Może trzy i będzie koniec. Zobaczymy, co jeszcze uda mi się dzisiaj wkopać. A teraz wyszła taka oto klamerka. Strasznie wieje, jak słyszycie. Pogoda się troszeczkę pogarsza. Ale dużo nie zostało. Jeszcze półtora długości pola. Ostatnie 40 metrów pola i wyszedł taki oto medalik, ale troszeczkę jest zniszczony, wygięty. Ale wydobyty z ziemi, uratowany. Na sam koniec wyszła jeszcze jedna łuseczka z mauzerka. I tyle na dzisiaj. Pole udało mi się skończyć, a więc zapraszam serdecznie na podsumowanie. Jestem już w domu, to są śmieci oraz część złomu z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc możemy zaczynać podsumowanie. Od lewej, jakiś mosiężny płaskownik z takimi otworami. Możliwe, że to od jakiejś skrzyni czy czegoś. Tak mi się wydaje. Kuleczki ze szrapnela, łuseczki karabinowe. Ten zaworek. Okazuje się, że to nie jest od jakiegoś pojazdu z wojny. Chociaż bardzo żałuję, lecz tylko od Ursusa C330, czyli od takiej popularnej 30. Jakiś zaworek stożkowy czy coś takiego gdzieś na necie znalazłem. Kawałek jakiegoś sztućca, zaworek od jakiegoś kraniku. To nie wiem, co to jest. Naparstek. Dosyć fajny ten naparstek. Tak mi się wydaje, że to będzie jakiś wojskowy, bo tutaj te takie żłobienia są dosyć grube, więc tak mi się wydaje, że to będzie jakiś wojskowy. Taka malutka klamerka. Dwie kopiejeczki, a dokładnie trzy kopiejki. 1911 rok, jedna kopiejka 1887 rok. Ta jedna kopiejeczka jest dosyć ładna. Polski guzik wojskowy, wzór WZ-28, wersja żołnierska, popularny. To. Nadal nie wiem, co to jest. Może kiedyś się dowiem. Póki co będzie sobie gdzieś tam leżało w jakiejś skrzyneczce. Taki malutki medalik. Boratyneczka. I na sam koniec ta oto moneta. Polska srebrna z okresu II RP. Rocznik 32, 5 zł. Fajnie patynka schodziła, tak jak palcem dotknąłem tą monetę. Reszty nie ścierałem. Jak widzicie, wypad był dosyć owocny, troszeczkę fantów tych udało się wykopać. Mnie chyba najbardziej cieszą cztery te fanciki. Ta moneta, kopijeczka, ten guziczek i naparstek. Reszta tak mniej mnie cieszy, ale są te fanty, tak czy tak.
tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do was. Cześć.